Witam Państwa na konferencji prasowej, podczas której chciałbym się odnieść do rzekomego zawieszenia mnie w klubie Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Otóż, Szanowni Państwo, sposób i powód zawieszenia jest po prostu kuriozalny. Ja tylko i wyłącznie otrzymałem SMS-a od przewodniczącego klubu Michała Kądziołki z informacją, że zostałem zawieszony w prawach członka klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. W związku z tym próbowałem się skontaktować z panem przewodniczącym Michałem Kądziołką, no i wystosowałem szereg tutaj pytań w związku z czym, dlaczego zostałem zawieszony w prawach członka klubu, na jakiej podstawie, kto również podjął taką decyzję, czy odbył się w tej sprawie klub, na który prawdopodobnie nie dostałem w ogóle zaproszenia. Poprosiłem również o protokół z posiedzenia takiego klubu, skądinąd wiadomo mi, że takiego klubu w ogóle nie było. Dlatego też mam podstawy twierdzić, że to zawieszenie jest po prostu bezprawne, tym bardziej, że nie złamałem żadnego regulaminu klubu, który jakby jest wewnętrznym takim regulaminem naszego klubu. Nie złamałem również dyscypliny głosowań, bo takowej przecież nie było, więc nie mam sobie nic tak naprawdę do zarzucenia i potraktowałem to w pierwszej kolejności jako zwykły żart. Ale jednak więcej dowiaduję się, Szanowni Państwo, z mediów niż tak naprawdę od kolegów z własnego klubu. Jest mi po prostu po ludzku przykro, że taką informację od kolegi radnego przewodniczącego klubu Michała Kądziołki otrzymuję w formie SMS-owej. Wydaje mi się, że jest to bezprecedensowa sytuacja ogólnokrajowa, ponieważ zawiesza się radnego poprzez SMS-a, nie dając mu żadnych argumentów ku temu i bez żadnych po prostu powodów. Moje stanowisko od dawna, jak Szanowni Państwo wiecie, jest jedno i stanowcze. Ja staram się jednak stronić od wielkiej polityki, którą osobiście uważam, że nie powinno być tutaj w lokalnym samorządzie. Być może jest to też efekt tego, że w pewnych kwestiach nie zgadzam się z pewnymi działaniami pewnych osób w naszym klubie i osób, które gdzieś oscylują wokół klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Uważam zaś, że każdy radny ma prawo do własnej autonomicznej decyzji. Ja od dawna przede wszystkim kieruję się w pierwszej kolejności dobrem miasta i dobrem jego mieszkańców. Jeżeli nie mam powodu i argumentów za tym, aby kogoś krytykować, to po prostu nie będę tego robił. I wydaje mi się, że rzeczy, które chociażby prezydent Hanzel przedstawia tutaj nam jako radnym i uważam, że są one dobre, po prostu będę je popierał. Jeżeli zaś będą rzeczy, które są złe, które nie są dobre w naszej opinii, będę po prostu wytykał palcem, tak jak robiłem to dotychczas. Od dawna moje stanowisko jest jasne i klarowne, czyli dobre trzeba popierać, złe krytykować. Szanowni Państwo, powiem w ten sposób, że to nie jest... Problem nie leży w Prawie i Sprawiedliwości. Problem nie leży również w większości koleżanek i kolegów, którzy są członkami klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Uważam osobiście, że problem leży w garstce osób oraz w politykach, którzy niestety próbują narzucać swoje zdanie radnym. Wydaje mi się, że jest czas na refleksję. Ja oczywiście liczę na to, że te osoby, które za dużo wtrącają się w poczynania naszego klubu, po prostu odpuszczą. Ja oczywiście uważam się w dalszym ciągu za członka klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz, ale niestety no nie będę wszystkich rzeczy, które ktoś chce nam tutaj jakby swoje zdanie wyłożyć, popierać. Ja myślę, że warto wziąć przykład, i to mówię właśnie do tych osób, które według mnie niestety za dużo wtrącają się tutaj w losy Rady Miasta, warto wziąć przykład z innych polityków, z polityków tak zwanych skutecznych. Mam na myśli między innymi posła Patryka Wichra, który pochodzi z Nowego Sącza. Mam również na myśli
marszałka województwa małopolskiego, pana Witolda Kozłowskiego. Zauważcie, drodzy państwo, że te osoby, które teraz wymieniłem, czyli pana posła i pana marszałka, to są osoby związane z prawem i sprawiedliwością. Ale czy zauważyliście taki mechanizm, aby te właśnie osoby walczyły z prezydentem Handzlem i odwrotnie? Oczywiście, że nie. Tu jest klarowna sytuacja, nikt nie musi się lubić, ale dla dobra mieszkańców, i taki jest cel tych właśnie panów i również mój, dla dobra mieszkańców i dobra rozwoju miasta, te osoby po prostu współpracują, co widzimy przecież podczas różnych wydarzeń, które odbywają się w Nowym Sączu, ale także widzimy, że ci skuteczni politycy starają się jak najwięcej, kolokwialnie mówiąc, przywieźć pieniędzy do Nowego Sącza. I właśnie z tych rządowych programów, z tych właśnie środków, które te osoby za nimi lobbują, jesteśmy świadkami tego, że w Nowym Sączu odbywają się właśnie te remonty tych ulic i inne inicjatywy. I to właśnie trzeba popierać. To jest dobry mechanizm, za którym zawsze będę stał jakby murem. Szanowni Państwo, ja myślę, że warto czasem po prostu stanąć z boku, zastanowić się nad swoim zachowaniem. Ja nie chcę oczywiście personalnie krytykować i tego nie zrobię, natomiast może warto czasem zająć się swoimi sprawami, autonomicznymi sprawami i wpaść na jakiś pomysł, jakby tutaj jakąś dobrą nowinę mieszkańcom Nowego Sącza sprzedać. Chociażby przywieźć ten przysłowiowy pociąg z Berlina, a w nim załadowany tutaj tony złota z reparacji wojennych. Może to jest właśnie sposób na to, żeby nasze miasto się rozwijało. Szanowni Państwo, zaś niektóre osoby, mam wrażenie, że starają się wmówić całemu światu i również właśnie Państwu, że klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, Wybieram Nowy Sącz i prezydent Handzel to są osoby, które są wrogo do siebie nastawione. A ja wam tutaj mówię, że nie tylko ja uważam, że to jest nieprawda, ale również większość radnych z naszego klubu. Większość radnych z naszego klubu naprawdę chce rozwoju naszego miasta, stara się robić wszystko, aby mieszkańcy byli z nas zadowoleni. Potencjał jest ogromny, szanowni państwo, ponieważ jako dwa połączone kluby. Ja przypominam, że startowałem z klubu niezależnego Wybieram Nowy Sącz. Potem połączyliśmy swój klub z klubem PiS-u i tutaj jakby łącząc te dwa kluby i te głosy, które zostały oddane na nasze komitety, to jest około 20 tysięcy głosów. To jest potężny kapitał, który trzeba po prostu wykorzystać i trzeba o niego dbać, trzeba pielęgnować ten wynik, bo mam wrażenie, że strategia jakby prowadzona przez osoby, które zarządzają tym klubem, nie do końca jest strategią dobrą, a niestety już za dwa lata są kolejne wybory. Jeżeli ktoś faktycznie chce tutaj stanąć w szranki, powalczyć i zrobić kolejny dobry wynik, to myślę, że to jest ostatni moment, aby po prostu zastanowić się nad tym. Nie wiem, co będzie dalej, natomiast być może zostaną następne osoby zawieszone, bo uśmiechną się do prezydenta Handzla. Już mówię tak żartobliwie, bo naprawdę te sytuacje są kuriozalne. Zawieszenie mnie SMS-em jeszcze bezpodstawnie, bez żadnych argumentów, no niestety odbieram troszeczkę złośliwie i będę czekał na wyjaśnienia ze strony jakby tutaj tych osób, które do tego doprowadziły. Myślę, że jest czas na to, aby osoby, które mają wpływ na zarządzanie naszym klubem, jeszcze zmieniły swoje nastawienie i żeby po prostu wszystko odwrócić o 180 stopni. Nie tylko ja sobie tego życzę, ale również inni członkowie klubu Prawo i Sprawiedliwość Wybieram Nowy Sącz. Być może boją się to mówić głośno, ale myślę, że jest to czas, żeby właśnie tak się stało. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. To kto w takim razie rządzi w klubie Prawo i Sprawiedliwość w Nowym Sączu? Bo Pan wspomina o politykach, którzy jakby działają z zewnątrz, nie chce Pan personalizować, no ale kiedy pojawia się temat reparacji, to pojawia się oczywiście określone nazwisko, czyli poseł Arkadiusz Mularczyk. To poseł Arkadiusz Mularczyk jest tą osobą, która zarządza PiS-em w Nowym Sączu?
Pani redaktor, ja tylko dałem taki przykład tych reparacji wojennych. To oczywiście jakby nie jest jakieś personalne odnoszenie się do pana posła Mularczyka, zresztą naprawdę takiego ogólnopolskiego polityka. No ja myślę, że ja nie muszę mówić kto. Dobrze państwo widzicie, wiecie, kto tutaj jakby ma największy wpływ na te struktury miejskie. Ale tu nie chodzi tylko o zawieszenie w klubie, bo z tego co poseł Mularczyk nam mówił, chodzi również o wykreślenie po prostu z Prawa i Sprawiedliwości. Pismo w tej sprawie miało pójść do prezesa Kaczyńskiego. Pan został w ogóle tym poinformowany? Ja o tym dowiedziałem się z mediów. W zasadzie dostałem tylko i wyłącznie tego jednego SMS-a od przewodniczącego Michała Kądziołki z informacją, że zostałem zawieszony jakby w członkostwie w klubie. Nic mi nie wiadomo o tym, żebym był zawieszony również w partii. No, to przeczytałem w którymś z portali. Udało się panu porozmawiać z panem przewodniczącym klubu? Nie udało mi się porozmawiać. A rozmawiał pan z innymi członkami klubu? Ma pan jakieś informacje, co oni myślą o tej sytuacji? Udało mi się porozmawiać z innymi członkami klubu i tak jak wspomniałem podczas konferencji, mam wrażenie, że tutaj był nieco też nacisk na większość kolegów i koleżanek radnych, bo mamy bardzo dobre stosunki, osobiście powiem. No tylko tak jak mówię, jeżeli ktoś z góry będzie jakby pewne decyzje narzucał radnym, a oni po prostu może jeszcze nie są gotowi, żeby o tym głośno mówić. A będzie pan rozmawiał z posłem Mularczykiem? No bo jeżeli poszło pismo do prezesa o wykreślenie z partii, no to już mówimy o trochę wyższym pułapie, prawda? Nie tylko o klubie, ale również i o partii. Jeżeli będzie oczywiście chciał, ja jakby tą gotowość przedstawiam, to oczywiście, że tak, bo uważam, że właśnie w pierwszej kolejności powinno się rozmawiać. W ogóle nie powinno dojść do sytuacji, w której zawiesza się mnie SMS-em. Powinno odbyć się posiedzenie klubu w pierwszej kolejności. Powinienem zostać na nie zaproszony i powinniśmy rozmawiać, prawda? Ja nie złamałem ustaleń klubowych, regulaminu, dyscypliny, więc śmiem twierdzić, że jest to bezprawne po prostu zawieszenie w tym momencie, ale tu jakby pan poseł podkreśla, że taka informacja pójdzie do Warszawy, tak? No jeszcze nad panem posłem jest pełnomocnik okręgowy i tutaj jakby nie przeczytałem żadnych informacji, żeby do niego się zwrócił, więc uważam, że to też jest ważne, prawda? No nie może sam tutaj pełnomocnik struktur decydować o tym, czy mnie zawiesić, czy wyrzucić.